Bajka o mrówce. Pewnego razu do króla zwierząt, lwa, przyszły mniejsze zwierzęta, skarżąc się na swoją sytuację i to, jak są traktowani przez inne, większe zwierzęta. Poprosiły króla, aby zareagował na niesprawiedliwości, jakie doświadczają. Były bowiem deptane, kąsane, a nawet zjadane przez większych współmieszkańców zwierzęcego świata. Król zwołał naradę, podczas której podjęto decyzję o udzieleniu pomocy mniejszym zwierzętom, aby odmienić ich los. Postanowiono wystawić wielki pojemnik napełniony trucizną. Małe, bezbronne zwierzęta miały spożyć tą truciznę, aby służyła im ona do wypuszczania jadu podczas obrony przed napastnikami. Małe zwierzęta zrobiły jak zalecał im król. Jednak mrówka spóźniła się i została pusty pojemnik, który mogła co najwyżej wylizać z resztek pozostałych po innych zwierzętach, takich jak węże i skorpiony. Od tamtego czasu zwierzęta, które zaczerpnęły truciznę z pojemnika, mogą bronić się atakując trującym jadem. Natomiast mrówki jedynie spowodować swędzenie. Samansi da fahindei yomi fingane amulo